jak pobrać Unity oraz jak ono działa? Dziś odpowiem Wam na to pytanie, więc zasubskrybujcie, po więcej i zaczynamy! Aby pobrać Unity, wchodzimy na stronę unity.com. Następnie wybieramy przycisk Get Started. Następnie Individual. Potem wybieramy Personal. Klikamy Downloads for Windows i przechodzimy przez instalator. Gratulacje! Teraz masz już Unity Huba. Teraz pozostało tylko pobrać odpowiednią wersję Unity, do której przejdziemy w następnym kroku. Po otwarciu Unity Huba przechodzimy do zakładki Installs. Klikamy Install Editor. Wybieramy wersję, którą jest wersji z drugim wsparciem LTS. Klikamy Install. Wybieramy dodatkowe moduły, takie jak na przykład budowanie na Androida, na iOS-a lub WebGL, czyli przeglądarkę. Klikamy Install i gotowe. Akceptujemy zgody i gotowe. Tworzymy teraz nowy projekt. Wchodzimy do zakładki Project. Klikamy New Project, wybieramy 3D albo 2D, zależy jaka gra ma nasza być. Dajemy projektowi nazwę w polu Project Name i klikamy Create Project. Teraz ostatnia część tego poradnika. Pokażę Wam, do czego służą poszczególne okna w programie Unity. Hierarchii, czyli jedno z najważniejszych okien w Unity. Jest to część, gdzie dzieje się cała magia. Dodajemy tam obiekty, konstruujemy naszą scenę. W tym oknie będziemy bardzo dużo robić, więc warto się z nim zapoznać już na początku. Okno sceny. Tutaj ruszamy obiektami i widzimy wszystko co niewidzialne, jak i widzialne dla gracza. Tu konstruujemy i to najważniejsze chyba okno po samym inspektorze. Inspektor. Chyba najważniejsze okno w całym Unity. Dodajemy tam właściwości do obiektów i komponenty niezbędne do ich działania. Dodajemy tam również skrypty i określone pozycje, rotacje i skalę obiektów. W nim będziemy robić praktycznie wszystko. Toolbar. Najważniejsze przyciski w całym Unity. Jest tam przycisk włączania gry, zatrzymywania oraz przyciski do obrotu, przeciągania i skalowania obiektów. Project Window. Tutaj mamy widok na całą strukturę folderów w projekcie, jak i możemy dodawać grafiki i inne asety do naszej gry. Jest również bardzo ważny w Unity. I to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie i piszcie, jakie poradniki dla Was zrobić. Do zobaczenia, cześć!